Dzień dobry państwu Max. Mian Wysocki zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem dzisiaj jest pan Bartosz Turek, główny analityk HR Investments. Witam serdecznie. Dzień dobry. Szanowni państwo, gorące pytanie na dziś, czy to koniec nieruchomości dla średnio zarabiających? Rozmawiamy o tym dzisiaj, ponieważ sygnały na rynku w mojej ocenie są bardzo Niepokojące, i mieszkania zaczynają już kompletnie uciekać Polakom, przynajmniej tym normalnie średnio zarabiającym. Podniesione stopy procentowe spowodowały, że już w pierwszym kwartale odpadło z rynku potencjalnych kredytobiorców, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, około 20% klientów. Mamy bardzo trudną sytuację na rynku mieszkań. Praktycznie już nie ma mieszkań na wynajem. Rosną stopy procentowe, rośnie inflacja, rosną koszty kredytów i wzrosły wymagania w związku z ciężkimi czasami KNF-u co do tego, kto w ogóle może podjąć ten kredyt. No i teraz się okazuje, że bycie średnio zarabiającym Polakiem już nie wystarcza na to, żeby wyjść po prostu do banku, pójść do banku i dostać kredyt na Mieszkanie czy to jest koniec rynku nieruchomości w Polsce, jaki znamy, czy to jest już początek przechodzenia na ten model niemiecki, gdzie to fundusze inwestycyjne mają mieszkania, a ludzie tylko po prostu Niemcy wynajmują, bo nie stać ich na, na własne mieszkanie? To niestety jest droga, której, powiem szczerze, jeszcze przed wojną na Ukrainie się obawa, obawiałem, że jakby idziemy w, ten, w tym kierunku, nawet stworzyliśmy taki raport na ten temat, jak działają fundusze inwestycyjne, do czego doprowadza ich działalność w dłuższym terminie i też jak możemy się przed tym bronić. Także obawiam się, że ta wojna, której jesteśmy świadkami, nas niestety przybliża. Do, do tego scenariusza, powiedzmy, takiego mm, berlińskiego. Żebyśmy od razu zrozumieli, o co mi chodzi, to ja może podam kilka liczb. Co się stało w Berlinie przez 10 lat są dane, z których wynika, że jak powstawały nowe mieszkania budowane przez deweloperów, to zakupy pakietowe, tak zwane zakupy pakietowe, czyli to co do zasady przez fundusze inwestycyjne, przez, przez firmy zajmujące się inwestowaniem na tym rynku, kupowało właśnie fundusze nawet ponad połowę nowo powstających mieszkań i miało to przełożenie na ceny. No bo w momencie w którym oferta dla przeciętnego Kowalskiego czy raczej dla przeciętnego berlińczyka jest uszczuplona o ponad połowę, no to on ma mniejszy wybór, jak ma mniejszy wybór, no to często kupuje to co jest, no cena zaczyna rosnąć i wzrosła w ciągu 10 lat trzykrotnie. Trzykrotnie. Więc jakby to tak odnieść do warunków warszawskich, 10 lat temu w Warszawie metr kwadratowy mieszkania kosztował 9 tysięcy, no to teraz by kosztował 27 tysięcy. To jest ta skala. Ale to nie wszystko. Bo też pojawiają się takie opinie, że w momencie, w którym wchodzą na rynek fundusze inwestycyjne, budują portfele mieszkań na wynajem, no to jest więcej mieszkań na wynajem, więc w związku z tym teoretycznie ten najem staje się bardziej przystępny, no, ale to tak nie do końca działa. No, są pewne ograniczone moce, jeżeli chodzi o budowlankę i chyba one są już na wyczerpaniu, jeżeli chodzi o polski rynek. Nie ma chyba mowy o podwyższeniu produkcji tak zwanej mieszkań bez wejścia dodatkowych podmiotów na Rynek. Faktycznie jest z tym problem, bo deweloperzy już znacznie więcej budować nie dadzą rady. Ale ten scenariusz berliński, o którym mówiłem, tak jak się mówiło, że no teoretycznie jak będzie więcej mieszkań na wynajem, to one będą bardziej przystępne, wcale się tak nie stało. Jak patrzymy na ostatnich 10 lat w Berlinie, to czynsze najmu rosły z większą dynamiką niż wynagrodzenia Berlińczyków, czyli ten najem stawał się coraz bardziej nieprzystępny czyli coraz trudniej było coraz więcej ważył czynsz najmu w budżecie przeciętnego przeciętnej berlińskiej rodziny ale jak to działa to działa tak że w momencie w którym mieszkania są coraz droższe no to i ziemia drożeje i deweloperzy obawiają się że no będzie im trudniej sprzedać mieszkania a jeżeli tak, to zaczynają produkować ich mniej. A od tego, że fundusze inwestycyjne kupują mieszkania, wcale nie zaczyna spadać popyt na mieszkania. Więc efekt tego jest taki, że zamiast rozwiązywać problemy mieszkaniowe, czyli budować coraz więcej, to nadmierny napływ kapitału na rynek mieszkaniowy powoduje, że koszty rosną, budowy, i przez to buduje się mniej, bo trzeba zaoferować mieszkania przy wyższych kosztach, prawda? Trzeba zaoferować wyższą cenę za metr kwadratowy. W związku z tym mniej osób stać na takiej nieruchomości, w związku z tym się mniej buduje. W związku z tym potrzeby mieszkaniowe są tym bardziej niezaspokojone. I w tym momencie. Około. W Polsce bardzo dużo mieszkań się buduje. To nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Co prawda w dużych miastach już zaczyna być problem, na przykład w Warszawie mniej się buduje, w Krakowie się mniej buduje niż przed epidemią, ale cały czas jednak w skali całej Polski deweloperzy dużo budują ponad ćwierć miliona mieszkań w tym momencie, budują deweloperzy ale w momencie w którym, koszty zaczynają rosnąć a z drugiej strony możliwości nabywcze spadają bo rosną stopy procentowe bo jest utrudniony dostęp do kredytów, no to niestety można się spodziewać tego, że deweloperzy w najbliższym czasie jednak trochę mniej będą budować mieszkań, a znowuż z kolejnej strony mamy potężny napływ migrantów Osoby uciekające z Ukrainy, do około lekko licząc 2 miliony, prawda, bo nie wiemy, jak 000 000. duża część wyjechała dalej, jak mm -hmm. duża część została, no ale jakby na okrągło licząc powiedzmy 2 miliony. Wcześniej przed wojną jeszcze były u nas około 2 miliony Ukraińców, może trochę mniej, ale to też znowu ten rząd wielkości. I wtedy jeszcze, przed wojną, a może nawet dokładnie, na koniec roku 2021, bo mamy już spis powszechny Wstępne dane ze spisu powszechnego, można było powiedzieć, że w Polsce brakowało około 1,5 miliona mieszkań tak żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe Polaków brakowało półtora miliona mieszkań później wybuchła wojna około 2 miliony Ukraińców może trochę więcej może trochę mniej, przyjechało do Polski to pewnie jeszcze nie jest koniec i lada moment może się okazać, że będziemy mówić, że tak jak brakowało na koniec ubiegłego roku półtora miliona mieszkań to zaraz raptem zacznie brakować nawet dwa razy więcej nie no to jest... Mamy teraz, jesteśmy w przededniu bardzo poważnej sytuacji, jeżeli chodzi o akurat ten aspekt, ponieważ ci, którzy mogli przyjąć Ukraińców i chwała im za to, po kątem ich goszczą u siebie, ale to też każda materia ma swoją wytrzymałość. Gdzieś przypuszczam, że góra miesiąc jeszcze to potrwa. Ci ludzie będą musieli gdzieś mieszkać, a na rynku już teraz jest problem z mieszkaniami, z dostępnością. Jesteśmy. Tuż przed progiem bardzo dużego problemu, jeżeli chodzi o ten aspekt. Ale Taka jakby problem... wtórna migracja, prawda? Czyli no to, że uchodźcy będą musieli z tych mieszkań, które są im udostępnione wcześniej czy później, czy to będzie za miesiąc, dwa, czy nawet, niech to będzie i za sześć, prawda? Mhm. Będą musieli się wyprowadzić, albo one chcieli się wyprowadzić, i Tylko się okaże, gdzie. że na rynku do wyboru będą albo nie będą mieli mieszkań, albo te mieszkania będą znacznie droższe niż przed, przed wybuchem wojny. No bo przecież, jeszcze już teraz już w tym momencie możemy mówić, że z liczby ofert, która była dostępna w dniu wybuchu wojny, no to już zostało jakieś 30-40% tylko. Przy czym to są mieszkania albo w bardzo dobrych lokalizacjach, bardzo wysokim standardzie, a więc drogie. Albo mieszkania, które, których właściciele postanowili znacznie podwyższyć czynsze, co jest oczywiste, no bo w momencie, w którym chętnych jest na przykład 100 osób na jedno mieszkanie, no to właściciel może podnieść yy, czynsz ofertowy. I faktycznie no jest tak, że jeżeli patrzymy na różne miasta, no to skala jest od powiedzmy kilkunastu, dwudziestu procent do góry wzrostu w ciągu miesiąca. Zaledwie wzrostu przeciętnej stawki ofertowej do nawet czterdziestu tak procent. Na przykład w Krakowie czy w Wrocławiu. Tam już można faktycznie mówić o tym, że stawki za wynajem poszły, przynajmniej te przeciętne ofertowe wzrosły o około 30-40%. To jest potężna zmiana, przecież, tylko w ciągu jednego miesiąca. No dobrze, to już wiemy, że. Mieszkań, jak było za mało, tak jest teraz za mało do kwadratu. No właśnie, bo to też musimy powiedzieć, prawda? Bo mamy teraz taką sytuację, że obawiamy się tej jakby wtórnej migracji, czyli że z tych mieszkań udostępnianych za darmo albo za symboliczne jakieś pieniądze będzie trzeba, będą ci ludzie musieli wejść na przykład na rynek, przynajmniej częściowo. A z drugiej strony deweloperzy w styczniu znacznie ograniczyli liczbę rozpoczynanych inwestycji, w lutym trochę odbili, ale jeszcze to nie wszystko. Mam wrażenie, że podwyżki stóp procentowych Niepewność związana z wojną. To, że część y, osób, które pracowały na budowach, to przecież byli Ukraińcy, którzy teraz wrócili, wrócili do swojej ojczyzny walczyć, ojczyznę, walczyć I o to Z tym ojczyznę. jest problem. Zaczyna być problem, że będziemy budować mniej w momencie, w którym potrzeby no gwałtownie wzrosną. Jasne, to jest jasne. Ale też mamy taką praktykę wśród deweloperów, na co niektórzy zawsze zwracali uwagę przy okazji publikowanych danych GUS-u mieszkania, które stoją. Puste, to znaczy są wyprodukowane, są wybudowane, um, natomiast nie są obecne na rynku. Są trzymane przez albo osoby, które chcą bardzo na tym zarobić w czasie, albo z jakichś innych powodów. Ile takich mieszkań jest teraz na rynku? Czy mamy w ogóle jakieś takie pojęcie o tym? Powiem szczerze, że nawet jeżeli pojawiają się jakieś liczby, to są szacunki. I faktycznie chodzi tutaj o sytuację, w której deweloper zbudował, sprzedał. I ktoś to kupił, i nie od razu mieszka. Ale niektórzy albo, deweloperzy też trzymają, nie sprzedając te mieszkania. Ale to już jest, to już jest rzadkość to już jest niewielka skala. Ja y, częściej spotykam się z taką sytuacją, że deweloper na przykład nie sprzedaje wszystkiego od razu to mm -hmm. znaczy, w momencie, w którym wznosi budynek, y, powoli wprowadza kolejne y, lokale do sprzedaży i to ma sens o tyle, że szczególnie teraz, jak bardzo drożeje, y, drożeją materiały budowlane i robocizna, gdyby deweloper, Wyszedł z całą inwestycją, na przykład z całym blokiem, który buduje od razu na rynek i wszystko sprzedał, a później by się okazało, że na przykład koszty budowy wzrosły mu o 20-30%, to no mogłoby się okazać, że mu w ogóle nie starczy pieniędzy na to, żeby skończyć tę budowę. Więc to, że on etapuje sprzedaż, czyli że wprowadza kolejne lokale do sprzedaży, do swojej oferty i jakby reaguje na zmiany kosztów, w tym, że na przykład podnosi ceny, no to też no, może to zabrzmi dziwnie, ale to też jest troszeczkę w interesie w zakresie tych, co kupili na początku, żeby nie było takiej sytuacji, że deweloperowi nie starcza pieniędzy na dokończenie budowy. Więc jakby tutaj to nie jest no żeby dwie strony medyczenia, żeby nie starczało do pierwszego, to już naprawdę KNF, który nie pozwala ludziom wziąć kredytu, a pozwala, żeby deweloperowi nie starczało do pierwszego, to nie to jest karygodne. Ile mamy takich pustostanów inwestycyjnych obecnie na rynku? Jest to możliwe do oszacowania? Powiem szczerze, ja bym się nie, nie pokusił o taki szacunek, bo to naprawdę trudno jest. W w sposób prosty zdefiniować, bo przecież nawet jeżeli ktoś kupił mieszkanie yy, i go nie wykończył, no to powody mogą być przeróżne. Może zdrowotne, może dlatego, że się przeliczył przy zakupie i nie stać go w tym momencie na, yy, na wykończenie, zbiera pieniądze, prawda, bo nie chce na przykład zaciągać kredytu gotówkowego na ten cel. Może faktycznie kupił tylko po to, yy, aby zarobić na wzroście wartości nieruchomości. Także tutaj jest bardzo, może być bardzo dużo yy, yy, takich Szliskie potencjalnych błotanie. czynników. Yy. Trudno to Pracować, ale bez wątpienia jest tak, że jak powstanie jakiś nowy blok, to nie wszystkie światła się od razu zapalają. To jest normalne i tak było zawsze. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o takie sytuacje, w, której, w których ktoś kupuje mieszkanie jako taką świnkę skarbonkę, żeby ją trzymać i zyskiwać na wzroście wartości nieruchomości, to nie jest dobry mechanizm rynkowy. Jednak no, można by było rozważyć taką sytuację, w której na przykład mieszkania, które są niewynajęte, nie, nikt nie jest tam zameldowany, nie obowiązuje żadna umowa najmu w ich przypadku, no mogłyby być na przykład mm, obciążone jakąś opłatą. Może nie być to wysoka danina, ale pewna, nawet symboliczna, która spowodowałaby, że na przykład te pieniądze szłyby do budżetu jakiegoś lokalnego, który prowadziłby później gmina, na przykład prowadziłaby politykę mieszkaniową, prawda budując mieszkania komunalne. No można by było to jakoś rozwiązać i dać chociaż taki delikatny impuls, żeby, ktoś kto kupił mieszkanie w charakterze świnki skarbonki jednak żeby spowodował żeby to mieszkanie weszło na rynek No w tym momencie nawet te proste mechanizmy rynkowe popytu i podaży, w ramach których czynsze najmu wzrosło o 20 30% już mogą spowodować, że część takich pustostanów jednak wejdzie na rynek No tylko problemem jest to, że te mieszkania trzeba wykończyć, no, wyposażyć to stoi puste mieszkanie więc właściciel tego mieszkania zarobił już dwukrotność. W momencie, w porównaniu do tego momentu, w którym obaj kupowaliśmy te mieszkania, takie same. Tu musimy kończyć. No niestety sytuacja słowem nie wygląda ciekawie, bo te kredyty średnio zarabiającym uciekają albo już 20% uciekły mieszkań. Jest coraz mniej, zamiast zaraz być. Znaczy, ich dynamika wzrostu jest coraz wolniejsza, zamiast być coraz szybsza. No i jeszcze problem z migrantami. Ale powiem szczerze, że jakby ważna jest ta sytuacja, że w 2008 roku dwuosobowa rodzina mogła sobie kupić na kredyt przeciętnie 29 metrów, rok temu 70, a teraz, pomimo podwyżek stóp procentowych, cały czas 50. Więc tragedii jeszcze nie ma. O krok. Przed tragedią. Tym optymistycznym akcentem bardzo Panu dziękuję. Naszym gościem był Pan Bartek Bartosz Turek, główny analityk HR Investments. Dziękuję, dziękuję Panu. Serdecznie. I dziękuję Państwu. Życzę miłego dnia. Do widzenia.